ich rodziny, przyjaciół. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejna edycja Alei Gwiazd pod Sylwestrem w Szelmencie. Znajdujemy się w ośrodku WOS i Szelm. Organizatorami tego spotkania są ośrodek WOS i Szelm, województwo podlaskie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także Polski Komitet Olimpijski. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo do nas przybywacie z roku na rok. Jest coraz więcej osób zainteresowanych tą uroczystością, zainteresowanych tym przedsięwzięciem. Na pewno chciałbym podziękować kilku osobom, którzy są od 4 lat, od pierwszej edycji. Jest to Wojciech Fortuna, dla którego dziękuję, duże brawa się należą. Zawsze jest z nami właściciel tak naprawdę tego miejsca, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, i tutaj serdecznie dziękuję. Teraz składam podziękowania na ręce pana Marka Malinowskiego, członka Zarządu Województwa Podlaskiego. Bez sponsorów, bez wójtów, bez pana prezydenta Suwałk, bez pana marszałka, bez tych pieniążków niestety nie moglibyśmy tego zrobić. Ale że ludzie są tutaj pozytywnie zakręceni dla sportu i chętnie się otwierają, bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Chciałem podziękować moim kolegom sportowcom, całej rodzinie olimpijskiej, która tutaj do nas przyjechała, bo dzisiejsi goście to są mistrzowie olimpijscy, to są wicemistrzowie świata, mistrzowie świata, więc z waszymi nazwiskami wzbogacimy naszą aleję i coraz bardziej się tutaj rozwijamy. Kiedy rozpoczynaliśmy tu 4 lata temu, wtedy marszałkowi Dyjukowi powiedziałem: panie marszałku, jest to na razie alejka, bo było, odsłoniliśmy 7 płyt. Dzisiaj mamy 32 płyty i mamy też obelisk mojego trenera Janusza Forteckiego, tutaj stoi. Od czerwca czekałem, żeby go odsłonić, bo moje życie zaczęło się właśnie wtedy, kiedy Janusz Fortecki powiedział: kolego druhu, jesteś na stałe w reprezentacji Polski. To było w 71 roku i czuję się dzisiaj tak, jakbym zdobył kolejny medal. W ten sposób mogę się rodzinie Forteckich, bo jesteśmy w dobrym kontakcie, odwdzięczyć. I myślę, że nie jest to ostatni obelisk, bo już wczoraj zdeklarowaliście tutaj, koledzy ze Szczecina, zrobić podobny obelisk Kaziowi Górskiemu, z którym się znamy od 50 lat. To jest człowiek, który cała Polska go kocha. I stanie tutaj na pewno między piłkarzami, bo mamy ich tutaj już 6 mistrzów olimpijskich. Teraz nam jeszcze i Kaziuk Miecik poszedł, który przyjechał późną nocą, bo o 3:00. Za to ci serdecznie, Kaziu, dziękuję. I twojej małżonce, że cię tu dowiozła. Janusz Peciak, mistrz olimpijski, pięciokrotny mistrz świata, wielka postać, no i oczywiście jego małżonka też, która cały czas jest w sporcie blisko i promuje. Nasi pięściarze, brązowi medaliści Janusz Zarankiewicz, Heniusz Petryk, Krystyna Zabawska, nasi strongmeni. Jestem o to spokojny, że mamy tutaj mistrzów świata, strongmenów, którzy będą nam tu pilnować tej alei, żeby tu się coś nie stało. Więc oddaję głos teraz panu marszałkowi i cieszę się bardzo, że jesteście z nami. Dziękuję też Frankowi Frankowskiemu, piłkarzowi, który jeden z najlepszych piłkarzy, który nam zafundował tutaj płytę, też dla Jasia Domarskiego z drużyny Kazia Górskiego. Wszystkim serdecznie dziękuję. Władzom Komitetu Olimpijskiego, tutaj za chwilę Zenek Dagier odczyta ten list. Tutaj jest wielka postać Kazimierz Kowalczyk, wielokrotny szef misji olimpijskiej, i te medale złote i srebrne za jego kadencji były zdobywane. Magdę Fortecką stąd serdecznie pozdrawiam i całą rodzinę Forteckich z Krakowa, z Zakopanego i z Łodzi. Radość, że jesteście tutaj Państwo z nami, przede wszystkim właśnie olimpijczycy, wybitni sportowcy, kibice.
Cóż, ja też trenowałem sport i wiem, ile trzeba talentu, pracy, zdrowia, samozaparcia, siły charakteru, żeby coś w sporcie osiągnąć. A szczególnie są godne szacunku takie osiągnięcia, jakie wy osiągnęliście. Byliście medalistami olimpijskimi, mistrzostw świata, Europy. Wielki szacunek. Myślę, że te właśnie tutaj płyty, które są i będą jeszcze odsłaniane, będą dużą inspiracją dla młodych sportowców, żeby pójść w Państwa ślady. Na koniec chciałbym podziękować i pogratulować za świetny pomysł z 2017 roku panu właśnie Wojciechowi Fortunie, panu prezesowi Pawłowi Żukowi, wszystkim osobom, które przyczyniały się i przyczyniają się do organizacji tych uroczystości i sponsorom. Sportowcom na koniec, naszym mistrzom olimpijskim, chciałbym życzyć wszelkiego powodzenia na przyszłość i zdrowia. Dziękuję. Ja jeszcze chciałem przeprosić za małą gafę, bo jest tutaj z nami bardzo ważny gość, szef Tatrzańskiego Związku Narciarskiego z małżonką, Andrzej Kozak, z którym znamy się od 55 lat. Zupem lecą z jednej wazy 55 lat temu. I chciałem tu podziękować Związkowi Tatrzańskiemu i panu nadleśniczemu Sienkiewiczowi za ufundowanie tego pięknego obeliska. Tam są te nazwiska. Serdecznie was tu witam i myślę, że Andrzej, bo na narty to wiem, że tu nie przyjedziesz, bo masz góry większe, ale na narty w Oddelatem tak. Dzięki bardzo i serdecznie was pozdrawiam. Mam nadzieję, że kolejna za rok będzie już takim małym jubileuszem podsumowującą tą działalność na terenie ośrodka Szelmen. Ośrodek Szelmen, jak wiemy, jeżeli zimy nie ma takiego prawdziwego zdarzenia, no ma po prostu ograniczone możliwości działania. Ale ta właśnie aleja przypomina nam wszystkim wspaniałych ludzi, ambasadorów naszego kraju. Wszędzie na wszystkich obiektach olimpijskich świata, Europy i wszystkich kontynentów. To jest bardzo istotny i ważny wkład w realizację idei olimpijskiej, która naprawdę jest tutaj realizowana w sposób bardzo, bardzo prawidłowy. I dlatego też słowa podziękowania należą się szczególne naszemu mistrzowi olimpijskiemu Wojciechowi Fortunie, bo nie ma lepszej osoby, lepszego przyjaciela sportu, jeżeli się wywodzi właśnie z tego środowiska. Na jego zaproszenie naprawdę o wiele więcej osób mogłoby dzisiaj uczestniczyć, ale ze względu na przepisy związane z koronawirusem, no niestety to grono, które tutaj dzisiaj przybyło, jest naprawdę wspaniałe, cudowne i cieszymy się, że po raz kolejny możemy świętować. Ośrodek żyje swoimi obiektami, które tu są i realizują cele, ale generalnie idea powstania Alei Gwiazd jest to wspaniała rzecz. Jest ich kilka na terenie kraju, ale ta, która tutaj się tworzy się będzie w dalszym ciągu co roku, jest to najlepsza, najwspanialsza. No i żywy mistrz nasz, Wojtek Fortuna, jest tym najlepszym dowodem. Jestem z większą ekipą akurat, ale bardzo króciutko. Ja za rok też się tutaj pojawię. Mistrz był na otwarciu w Bartoszycach po raz pierwszy pełnowymiarowej hali sportowej, za co serdecznie dziękuję. Znamy się już też dłuższy czas, za co też serdecznie dziękuję. A za rok pojawi się tutaj też tablica. Ważna tablica, ale to będzie niespodzianka. Jeżeli Państwo znajdą w dokumentacji czy na Wikipedii nazwisko, które się będzie kojarzyć z trenerem Wagnerem, ale będzie się też kojarzyć z Bartoszycami i z Olsztynem,
to taka tablica będzie również tutaj za rok. Dziękuję za to umożliwienie, dziękuję mistrzowi za to, że wspiera sport nie tylko w Suwałkach, nie tylko w Polsce, ale w tych małych Bartoszycach. Ogromne dziękuję. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Jak Państwo słyszeli, prezes Andrzej Kraśnicki nie może osobiście uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. Skierował na ręce pana Pawła Żuka i naszego mistrza olimpijskiego Wojciecha Fontuny list, prosił o jego odczytanie. Szanowni Panowie, w imieniu Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i własnym serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości odsłonięcia nowych płyt pamiątkowych poświęconych naszym wspaniałym sportowcom i olimpijczykom. Dzieje się to w miejscu, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, a wysiłek fizyczny ze spokojem. Na terenie nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który od wielu lat jest całorocznym centrum wyborczym na Suwalszczyźnie. Niezwykle cieszę się, że w miejscu honorowani są wspaniali sportowcy. Ale olimpijczyków to wspaniała inicjatywa promująca wybitne postacie polskiego sportu. Ich sukcesy, trud i wysiłek. Dzięki niej przetrwa pamięć o ich dokonaniach i zasługach dla polskiego ruchu olimpijskiego. Powodzenie tej inicjatywy nie byłoby możliwe bez osobistego zaangażowania pana Pawła Żuka, pana Wojciecha Fortuny, naszego mistrza olimpijskiego oraz władz województwa podlaskiego i miasta Suwałek. Dziękuję wszystkim Państwu za tę inicjatywę, przychylność i doskonałe zrozumienie sportu oraz jego roli dla polskiego społeczeństwa. To właśnie sport łączy nas wszystkich wokół wspólnych emocji, pasji i wartości oraz motywuje młodych ludzi do właściwych postaw. Jestem Państwu bardzo wdzięczny za budowanie tej sportowej wspólnoty, codzienną pracę i zaangażowanie w promocję sportu powszechnego, ruchu olimpijskiego i naszych olimpijczyków. Życzę Panom oraz wszystkim uczestnikom tego wydarzenia samych sukcesów, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z podejmowanych działań oraz realizacji planów i marzeń. Zapewniam o mojej pamięci szacunku. Od początku obserwowałem tutaj pracę Wojtka Fortuny, który rozpoczynał od Izby Pamięci. Następna jego inicjatywa to właśnie Aleja Gwiazd. Wojtku, życzę Ci dużo sił, żebyś mógł w dalszym ciągu kontynuować swoje dzieło. Mamy wielu olimpijczyków, którzy powinni się tutaj znaleźć. Miejsca jest bardzo dużo. Liczymy na to, jak dotychczas znajdą się hojni sponsorzy, bo do tego są potrzebne środki finansowe. A teraz pozwólcie, że przekażę na ręce pana Pawła i pana Wojciecha. Tatrzańskiego Związku Narciarskiego w Zakopanem. Podziękowanie oraz szczere wyrazy uznania za angażowanie i wsparcie finansowe w tworzeniu wielkiego dzieła poświęconego Januszowi Forteckiemu, wielkiemu człowiekowi, wspaniałemu trenerowi kadry narodowej w latach 1969-76, wychowawcy wielu pokoleń skoczków narciarskich, działaczowi sportowemu, któremu w dowód uznania nadano godność honorowego członka Polskiego Związku Narciarskiego oraz funkcję sędziego międzynarodowego FIS. Proszę przyjąć życzenia nieustającego zdrowia, osobistej pomyślności i pogody ducha na każdy dzień, a także spełnienia wszystkiego, co było marzeniem i co będzie nim w przyszłości. Z wyrazami szacunku Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski, mistrz świata oraz moja skromna osoba Mirosław Sienkiewicz. Brawa. Jeszcze pamiątki. Ośmielam się raz jeszcze prosić o pomoc, bo zawsze jest ta chemia, jak będą szczere, serdeczne brawa, to pojawią się piękne uśmiechy. Uprzejmie Państwa. O proszę, to działa, mówiłem. Proszę. Serdecznie Państwu dziękuję za pomoc. Dziękuję. Przedstawić obecnego tutaj kołnie pana Jacka Zabawickiego, męża Elwiry oraz panią Urszulę Jankowską-Sokołowską, która była zawodniczką prowadzoną przez panią Elwirę. Zresztą była sama zawodniczką i mistrzynią Polski. A pan Jacek Zabawicki był również zawodnikiem olimpijskim, tam gdzie trenowała Elwira, był też pewien okres jej trenerem.
dwa słowa powiedzieć. Jest to osoba, Elwira, która w swoim czasie, w latach 70. była nie tylko mistrzynią olimpijską, ale mistrzynią świata. Czołowym mistrzynią świata w tamtych latach. Składamy jej koron i uznanie za jej sukces. No, za Elwirę, która była z nią bardzo związana, proszę o głos, bardzo proszę. Szanowni Panie Marcin, wspaniała trenerka miała srebrne nogi, złote serce. Ja jeszcze chwileczkę chciałbym. Bardzo proszę. Zapraszamy. Ale za chwilę trzeba będzie odsłonić gwiazdę. No to zapraszamy panowie. Tak jest. Brawa, brawa. Zapraszamy szefa Tatrzańskiego Związku. Gospodarze mają takie ambicje, aby tutaj była cała złota jedenastka. Przepraszam, proszę oczywiście pana marszałka. Proszę państwa, niech pan. Brawo. Jest. Stefan Wyskiego. I za chwilę, proszę państwa, kolejna gwiazda podczas tej czwartej edycji kilkanaście. Thank you.
Dzień dobry Państwu, z moją żoną Elwirą poznaliśmy się na torze łyżwiarskim w Elblągu. Państwa podziękować organizatorom, panu Wojciechowi Fortunie, za zorganizowanie pięknego takiego tu parku gwiazd olimpijskich i gwiazd sportu. Ośrodek jest naprawdę przeuroczy. Jestem bardzo zadowolony, że tu przyjechałem i na pewno będę odwiedzał jeszcze wiele razy. No uważam, że bardzo dobrze, że zorganizowano takie spotkania tych olimpijczyków, którzy zdobywali złote medale, srebrne czy brązowe. Takie spotkanie dla całej społeczności jest dużym szacunkiem, że potrafi się zorganizować takie spotkanie i dzięki sponsorom mogliśmy się tu spotkać. No myślę, że to też świadczy o pamięci, prawda? No na pewno, że to jest duża pamięć dla tych zawodników, którzy jak wiadomo duży wysiłek włożyli w to, żeby osiągnąć jakiś sukces i to trzeba podziękować organizatorom, sponsorom za tak miły spędzony czas. Dziękuję bardzo. Super. My pierwszy raz tutaj, ale bardzo fajnie, świetnie. Ludzie, czy są ludzie gościnni? O, kochani, naprawdę. Wydaje mi się, że tak. Że Wojtek Fortuna robi tutaj naprawdę kawał fajnej roboty. Ale i historycznej. Tak, i historycznej. Tak, i tej kultury. No jest takim człowiekiem, który potrafi Ustaszę. Ten marketing zrobić dla waszego regionu cudownie. Taką fajną lokomotywą jest. Tak, dokładnie. No ja myślę, że już gmina musi pomyśleć o zakupie tej ziemi naprzeciwko, bo tutaj tych gwiazd już będzie coraz więcej. No. Bo coraz więcej ludzi się dołącza do inicjatywy i na 100% już tutaj ziemię trzeba dokupywać. Dziękuję Państwu bardzo, zapraszam latem. Dziękuję latem jeszcze bardzo. Ładnie. Na pewno przyjedzie. Piękny obiekt macie. Na pewno przyjedzie. Tutaj piękny obiekt macie. Zwłaszcza ten wodny, genialny. Wodny, no. Super. Wodny. Naprawdę na... Pozazdrościć, naprawdę. Mamy się czym pochwalić już w Polsce. Ja to tak nie do końca piękne, ale jeszcze tutaj bym coś zawsze no, doskonalił. Ale to i tak jest. Jesteśmy pod dużym wrażeniem, przynajmniej z południa my, południowcy Polski. No my z centrum też pod wrażeniem jesteśmy. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Co pan sądzi tutaj o tej całej inicjatywie? No piękna inicjatywa, gratulacje Wojtkowi Fortunie i wszystkim, którzy są zaangażowani w ten projekt. Ja ze swojej strony mogłem jedynie minimalną cegiełkę dorzucić, jest to najmniejsze, co mogłem wykonać. Aż nawet się zastanawiam, gdzie ja popełniłem błąd, że moja gwiazda tutaj nie może w przyszłości zabłysnąć, ponieważ niestety nie udało mi się zdobyć żadnych medali, ani olimpijskich, ani mistrzostw świata. No ale jeszcze myślę, że nic straconego. Nie. Tutaj akurat jest zasłużona aleja moja, gdzieś tam może... No, ale myślę, że utworzą jakoś aleje dla trenerów, dla działaczy. Także myślę, że pana tutaj miejsce na pewno spokojnie, nie myślę o tym, natomiast bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uhonorowanym, bo to historia polskiego sportu tutaj jest włożona. Parę słów jeszcze na temat naszej aktualnej piłki nożnej, czy może bym powiedzieć? Da się ten zespół jeszcze troszeczkę wydźwignąć do przodu? No da się, oczywiście, że się da. Widzimy, że mamy dobrych piłkarzy, już pomijając fakt, że znani są na świecie Lewandowski, Szczęsny, czy Krychowiak za lata gry w Sewilli. No to teraz mamy kolejnego, powiedzmy, Mateusza Klicha, który widzimy jak w Premiership zadebiutował w barwach Leeds United. Dobrze było, żeby właśnie trener, selekcjoner Jerzy Brzęczek poukładał te klocki, żeby na wiosnę drużyna wyglądała lepiej niż w tych ostatnich spotkaniach z Holandią i z Bośnią, Hercegowiną. Trzymamy kciuki i życzymy panu wszystkiego najlepszego. Wzajemnie.